witam serdecznie, Grosik z tej strony, kolejny wypad. Dzisiaj jestem na Łoneczkach, akurat w miejscowości Chorodło. Mam pierwszy fancik dzisiaj, guzik carski, tak mi się wydaje, uszko widoczne jest. W tych rejonach dosyć popularny guzior. O, proszę bardzo, nawet stan przyzwoity. Złom teraz warto zbierać, bo jest w cenie, a więc zbieram. Dobrze, że dzisiaj dużo wody wziąłem ze sobą, bo strasznie gorąco jest. 1,5 litra tutaj i jeszcze rezerwowe 5 litrów czystej wody, bo nie wiem, jakbym tu dał radę. Jest po południu, ale nadal gorąco. Jest i pierwsza moneta dzisiaj. Ciekawe, co to wyszło. Wytarta troszeczkę jest ta moneta. Nie powiem wam, ale tak mi się wydaje, że tutaj jakiegoś orzełka widzę. Ale co to mogło być, to nie wiem. Stan słaby, wręcz tragiczny tej monety. Mam kolejny guziczek. Jak dobrze mi się wydaje, uszko też jest. Tak. Jakieś napisy widać na tym guziku. Co za guzik? Jakiś orzełek jest, ale nie kojarzę tego guzika. Nie wiem, co to mogło być. Trzeba będzie na butonarium zajrzeć. Mamy pierwszą łuseczkę dzisiaj. A teraz wyszedł taki kawałeczek żelaza. Nie wiem, kucie jakieś czegoś. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Teraz trafiłem coś ciekawego. Jakaś przypinka, jakieś odznaczenie, nie wiem, co to mogło być. Widzę, że jest nakrętka, ale nie chcę jej dotykać, żeby nic nie urwać. Coś pisze, no. Na tym odznaczeniu. Za ofiarną pracę. Grudzień 31 rok. O kurczę, ale fajne. Ciekawe, co to mogło być. Jakieś takie pewnie robotnicze, ale bardzo fajna data jest. No super, taki fancik na łące. Dobra, szukam dalej, bo jest fajnie. Od dłuższego czasu nie było żadnych fajnych sygnałów. Trochę śmieci pokopałem i tyle. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę dzisiaj. Pogoda troszeczkę się poprawiła. Nie jest już tak gorąco, da się wytrzymać. W sumie słoneczko już jest troszeczkę niżej. Więc da się chodzić.
mało przyjemny. Wolałbym leżeć gdzieś na plaży. No ale co zrobić? Takie hobby wymyśliłem sobie. Nie no, wolałbym tutaj gdzieś na plaży, ale mało komfortowo. Zwłaszcza, że jestem trochę jeszcze przeziębiony i... Nie mam mocy, tak to określę, ale to nic. Kilka dni się wykuruje. Ostatnio filmów trochę mniej robię, mniej wyjazdów jest. O, jakie żelastwo duże. Ostatnio filmów trochę mniej robię z tego względu, że nie mam czasu na wyjazdy. Potomek mi się urodził, Grosik Junior, i mało czasu jest na wyjazdy. Życie po prostu, ale to nic. Junior urośnie, będziemy we dwóch chodzić. Jak widzicie, takie skarby się kopie na łoneczce najczęściej, czyli polmosy jakieś. No i warto było dzisiaj przyjechać, patrzcie. Klamrę trafiłem. Tak mi się wydaje, że to będzie Rosja carska. Nie jest kompletna tutaj. Zaczepu brakuje, ale jest klamra. Kurczę, no i jak ja nie mogę za często na wykopki przyjeżdżać, to takie fanty mi wychodzą. No, proszę bardzo. Trochę powyginana jest. Ale jest klamra. Super. No i tym akcentem można powoli kończyć dzisiejsze kopanie, ale jeszcze dam szansę tej łoneczce, bo jest fajnie. Trochę się umordowałem, ale warto było. Kilka fantów fajnych wyszło, jak widzieliście. Więc kończę na dzisiaj i powoli zawijam się do domu. Jestem już w domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało się wykopać. Nie za dużo, ale konkretne. Zaczynamy podsumowanko. Łuseczka karabinowa, klamra carska, ale jak widzieliście, z urwanym zaczepem. Trochę powyginana, ale będzie kolejna do kolekcji. A teraz to odznaczenie. Za ofiarną pracę, 9 grudzień, 31 rok. Dopiero w domu zobaczyłem, że tutaj jest napis drugi powszechny spis ludności, czyli jakiś komisarz otrzymał takie odznaczenie przy spisach ludności, które teraz też są już w wersji cyfrowej, nawet ostatnio były, nawet sam coś tam się wpisywałem, więc fajny fancik. Nie widziałem nawet, że takie kiedyś rozdawali, ale super. I stan też nie najgorszy. No, mega. Monetka. Tak mi się wydaje, że to będzie 5 groszy z drugiej RP, ale stan tragiczny. Guzik Rosja carska, popularny, trochę wytarty, ale jest. No i ten guzik. Po umyciu dokładnym tutaj literki się pokazały i dopiero później szczaiłem, że ten orzełek wygląda jak orzeł z Pickelhauby i okazało się, że to jest pruski guzik. Opis tego guzika i tego oznaczenia w komentarzu pod filmem wstawię. Fanciki super, wyjazd był ok, chociaż było bardzo gorąco, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego wypadku. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was. Cześć!